Cześć wszystkim, witam Was na kanale Dream Hunters i dzisiaj porozmawiamy na temat 5 błędów początkującego fotografa. Zaczynamy. Błąd numer 1, a na nim kupowanie drogiego sprzętu. Wiele osób zaczynających swoją przygodę z fotografią chce zainwestować lub inwestuje swoje ciężko zarobione pieniądze w aparaty za 5-10 tysięcy. Jest to oczywiście błąd. Wystarczy Wam aparat najwyżej do 2000, a najlepiej jest zacząć z tym, co macie. Jeżeli jest to telefon, poznajcie jego możliwości, włączcie tryb manualny. Jeżeli telefon to dla Was nadal za mało, zainwestujcie w aparat, ale nie przekraczajcie tej kwoty 2000. A teraz mam dla Was pytanie. Widzicie ten aparat z tyłu? Lekko rozmazany jest, ale jest to Nikon 3400. Zrealizowaliśmy na nim wiele już płatnych sesji i mam do Was pytanie. Jak myślisz, ile kosztuje ten aparat? Odpowiedź A. 20 tysięcy? Odpowiedź B. 15 tysięcy? Odpowiedź C. 10 tysięcy. Dam Wam chwilę do namysłu. Otóż żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa. Ten aparat na Allegro możecie dostać nówkę razem z obiektywem za kwotę 1500 zł. I na takim sprzęcie realizowaliśmy właśnie płatne sesje. Więc jak my możemy, to i ty możesz. Błąd numer 2 to brak znajomości podstaw. Czy wiesz, co to jest trójkąt ekspozycji? Co to jest ISO, przysłona, czas naświetlania? Myślę, że nie wiesz. Bo ja przez pierwsze 2 lata przyjaźni z aparatem tego nawet nie wiedziałam, więc to jest błąd początkujących fotografów. I czas to nadrobić po prostu. Po dzisiejszym filmie sprawdź, co to jest, a jeżeli chciałbyś zobaczyć ten film o podstawach fotografii w naszym wykonaniu, to daj znać koniecznie w komentarzu i powiem Ci tak, bez podstaw fotografii nie zostaniesz się zaawansowanym fotografem ani profesjonalistą i musisz się tego nauczyć. Błąd numer 3. Nie znasz swojego sprzętu. Błąd powielany przez amatorów, średnio zaawansowanych, jak i zawodowych fotografów. Ludzie ci często nie znają swojego sprzętu i jego możliwości. Wyobraź sobie sytuację. Idziemy razem na zdjęcia do parku. Robimy zdjęcia rośliną. Później podchodzimy do siebie i porównujemy nasze zdjęcia. No i pokazujesz i mówisz, no u ciebie tak ładniejsze te zdjęcie, no takie masz rozmazane te tło. No ja mówię, też możesz to uzyskać, zmień tylko przesłonę. I ty teraz mi odpowiadasz, a wiem co to przesłona. Mówiła o tym przed chwilą Natasza, o trójkącie ekspozycji i tam też coś było o przesłonie. To dobrze, że wiesz, to zmień to. Ktoś bierze ten aparat, szuka w nim, szuka tych ustawień, no i mówi, słuchaj, no nie mogę znaleźć. No i to jest właśnie błąd. Nie znamy możliwości swojego sprzętu. Kiedy ostatnio czytałeś instrukcję obsługi od swojego aparatu lub telefonu, jeśli robisz zdjęcia telefonem? Czytałeś? Nie? To jest właśnie ten błąd. Czas na błąd numer 4. Nie skupiasz się na zdjęciu. Ale jak to? Jak ja się nie skupiam na zdjęciu? I tak, nie skupiasz się na zdjęciu. Wyobraź sobie taką sytuację. Bierzesz aparat i widzisz sobie pięknego wiosennego kwiatka, niech będzie nawet to tulipan. I masz robić jego zdjęcie. Pykasz jedno za drugim zdjęciem, ale czy tak naprawdę zastanawiasz się nad tym zdjęciem? Właśnie tym, co teraz robisz? Czy zastanawiałeś się, czy masz w dobrym miejscu punkt ostrości na kwiatku? Czy tło za tym kwiatkiem jest dobre, czy nie ma gdzieś śmietnika albo jakiegoś worka na śmieci? Jeśli tak, to troszkę zmień kadr albo po prostu przejdź troszkę dalej, spróbuj z innego kąta zrobić zdjęcie. Czy masz dobre parametry ustawione? Zanim naciśniesz ten do końca spust migawki, sprawdź, czy masz dobre parametry, dobre ustawienie ostrości, czy tło jest ok i ten kwiatek. Dopiero wtedy naciśnij spust migawki. Zrób 5 dobrych zdjęć, a nie 500. Dzięki temu będziesz lepiej się uczył na temat fotografii i zdobędziesz szybciej doświadczenie. Te dobre.
Błąd numer 5. Anonim. Boisz się obrabiać zdjęć. Wiele osób może zastanawiać się, co to jest obróbka. Chodzi oczywiście o edycję zdjęć w programach zewnętrznych typu Lightroom, Photoshop, GIMP. Po co w ogóle obrabiać zdjęcia? Zdjęcia obrabiamy, aby wyciągnąć z nich kolory, które już są na nich, ale delikatnie chcemy je podciągnąć, rozjaśnianie zdjęć lub ich przyciemnianie. Często też można usunąć takie zjawiska jak winieta i aberracja chromatyczna, a to już wyższa szkoła. Tak, tak, Mateusz, dobra, ale po co to wszystko robić, skoro są filtry na Instagramie? Tak, tak, masz rację, ale wyobraź sobie, że możesz stworzyć własny filtr. Wyciągnąć kolory, które ty chcesz i przy okazji nauczyć się tworzenia własnych filtrów. Efekt pewnie będzie dużo lepszy, jeśli edytujesz zdjęcie sam, zamiast nakładać na nie gotowe filtry instagramowe. Wyobraź sobie sytuację. Zrobiłeś kadr swojego życia. Powiedzmy, że jest to para nad morzem na tle zachodzącego słońca. Wszystko jest na tym zdjęciu perfekcyjne. Ubiór, kolor. Oprócz małego detalu, którym jest klauny w tle. I co teraz zrobisz? Jeśli nie potrafisz obsługiwać programów, to prawdopodobnie oddasz takie zdjęcie klientowi. Ale jeśli umiesz obsługiwać któryś z tych programów, możesz bez problemu usunąć niechciane elementy z tła i oddać zdjęcie bez żadnych niechcianych postaci. Skoro już wiesz, co to jest obróbka i po co się obrabia zdjęcia, koniecznie pobierz jeden z programów. W opisie podamy Wam listę. Wybierzcie sobie jeden z nich albo dwa. Stwórzcie własny filtr. Pobawcie się. To było 5 błędów początkującego fotografa. Jeśli zdarzyło Ci się popełnić któryś z tych błędów, koniecznie daj nam znać w opisie i popraw się na przyszłość.